promeczku, życzę Tobie zdrowia, abyś otrzymał lek najszybciej, jak to tylko możliwe. Życzę Tobie również spełnienia marzeń, abyś znalazł pod choinką to, czego pragniesz i o czym marzysz. Uśmiechu i spokojnych świąt. A Pani Elenie chciałem tylko powiedzieć, że jest Pani najwspanialszą matką na świecie i życzę również spokojnych, zdrowych i wesołych świąt. Kochany Romusiu, z okazji świąt Bożego Narodzenia pragnę Tobie życzyć zdrówka, ponieważ to jest dla Ciebie najważniejsze. Najważniejsze to, żeby nam wszystkim, nam, którzy są na tej grupie, którzy licytują, na się pomaga i na innych też pewnie zbiórkach, bo też pewnie są, żeby uzbierać na Twój lek, żeby móc Ci go podać i żebyś mógł żyć normalnie jak zdrowe dzieci, żebyś mógł cieszyć się swoim bratem, cieszyć dzieciństwem, cieszyć się swoją mamą i cieszyć się ogólnie całym swoim życiem, bo to jest najważniejsze. Z całego serca ja i mój synek Szymuś, który będzie miał za paręnaście dni 8 miesięcy, życzymy Ci zdrówka i tej silnej walki, którą podejmujesz codziennie, a dla Twojej mamy, która jest przecudowną osobą, ponieważ tak bardzo walczy o Ciebie, o Twoje życie. Wszystkiego, co najlepsze. Romusiu, dla Ciebie buziaki i dla całej Waszej rodzinki. Kornelek, czego życzymy? Romusiowi? Dużo? Dużo zdrówka! Tak! Całą rodzinkę serdecznie pozdrawiamy i mamy Was wszystkich w swoim serduchu. Wszystkiego najlepszego. Pa! Buziaki! Kornelek! Kochany Romusiu, życzymy Ci z całego serca, dla Ciebie i dla Twojej rodziny, zdrowych i spokojnych świąt. Życzymy Ci, aby zbiórka jak najszybciej się zakończyła. Cieszymy się, że możemy być Twoimi przyjaciółmi. Niech uśmiech nigdy nie znika z Twojej cudownej twarzy. Cześć Romusiu, tutaj Ania z Antonią. Wspólnie życzymy Ci wesołych świąt, żebyś jak najszybciej uzbierał tą sumę i mógł być zdrowy i cieszyć się życiem, bawić się i biegać i psocić, tak jak moja córka to robi. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz. Tak ma halo. Halo. Tak ma halo, papa? Ma papa? Romuś, z okazji świąt życzę Ci zdrowia, spokoju, radości, żeby Twoje marzenie o terapii genowej wkrótce się ziściło i żebyś był nadal tak uśmiechniętym dzieckiem, jak jesteś, tyle że zdrowym. Wszystkiego najlepszego, Romuś. Buziaki. Wszystkiego najlepszego, Romuś, z okazji świąt dla Ciebie i dla Twojej rodziny. Życzymy Ci, żebyś się dobrze czuł i żebyś jak najszybciej zakończył swoją zbiórkę sukcesem. Romusiu, niech te święta będą ostatnimi, które spędzasz przykuty do łóżka. Otaczamy Cię miłością i dobrocią i obiecujemy, że postaramy się pomóc Ci zrealizować Twoje marzenia o byciu zdrowym. Kochani, życzymy dużo zdrówka i spokoju na nadchodzące święta i żeby zbiórka jak najszybciej się zakończyła i żeby Romuś był zdrowy. Pozdrawiamy. Kochany Romku, Tobie, Twojej mamie, bratu i babci chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Mamy nadzieję, że uda się jak najszybciej zdobyć pieniążki na lek dla Ciebie, bo chcielibyśmy zobaczyć, jak zdrowiejesz, jak bawisz się, jak biegasz i jak się cieszysz. Bardzo mi się podobają Twoje zdjęcia, które mi pokazywał mi mój tata i bardzo bym chciała, żebyś wyzdrowiał. Życzymy Wam wszystkim
radosnych świąt. Romusiu, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy życzyć Tobie i Twojej mamusi wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, dużo szczęścia, optymizmu, pociechy z najbliższych, no i żeby w końcu udało się zebrać te pieniążki na Twoje leczenie. Pozdrawiamy Cię z całego serduszka, Filipek i ja. Buziaczki, trzymaj się kochany serdecznie. Pozdrawiamy Ciebie i mamusię. Pa, pa. Cześć Romuś. Chciałem Ci życzyć zdrowych, spokojnych i wesołych świąt. Tobie, Twojej mamie, braciszkowi i babci. A Tobie przede wszystkim tego, żebyś jak najszybciej otrzymał terapię genową i żebyś wracał do zdrowia. Walczymy o Ciebie i będziemy walczyć tak długo, jak będzie trzeba. Jesteśmy z Tobą, wiele osób Cię tutaj wspiera. Także trzymaj się, ściskam Cię mocno. Mam nadzieję do zobaczenia kiedyś.